cała reszta w tym polu bramkowym. Zieliński w pole bramkowe, Oblak wychodzi przed pole bramkowe, będzie szansa, raz co daleko! Gol! 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 Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Euro 2020, w której przedstawiam i typuję wyniki grup zbliżających się Mistrzostw Europy. W dzisiejszym odcinku omówimy grupę C, w której o awans zawalczą reprezentacje Holandii, Ukrainy, Austrii i Macedonii Północnej. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do pisania Waszych typów w komentarzach. Zapraszam do oglądania. Mecze grupy C rozgrywane będą na Arenie Narodowej w Bukareszcie i na Johan Cruyff Arenie w Amsterdamie. Rywalizacja w niej rozpocznie się 13 czerwca, gdy o godzinie 18 Austria zagra z Macedonią Północną w Bukareszcie, a o 21 Holandia zmierzy się z Ukrainą. Zespołem, który trafił do grupy C z pierwszego koszyka i jednocześnie jej największym faworytem jest reprezentacja Holandii. Triumfatorzy Euro 1988 i czterokrotni brązowi medaliści w latach 1976, 1992, 2000 i 2004. Przeciwnikami Holendrów będą niedoświadczeni w występach na Mistrzostwach Europy reprezentacji Ukrainy, Austrii i Macedonii Północnej. Dotychczasowe największe sukcesy dwóch pierwszych wymienionych przed chwilą reprezentacji był występ w fazie grupowej, a dla reprezentacji Macedonii Północnej będzie to debiut na tych rozgrywkach. Holandia jest obecnie jedną z najsilniejszych reprezentacji na zbliżającym się turnieju. Zawodnikami reprezentującymi pomarańczowych są jedne z najsilniejszych nazwisk na europejskich boiskach, jak Memphis Depay, Virgil van Dijk, Quincy Promes czy wychowankowie Ajaxu Amsterdam, Frenkie de Jong i Matthias de Ligt. Dodatkową motywacją zespołu z Holandii może być ich niezakwalifikowanie się na ostatnie Mistrzostwa Świata i Europy. Walką o drugie miejsce w grupie i awans do dalszej części rozgrywek będzie pojedynkiem między Ukrainą i Austrią, ale nie można zapomnieć o debiutującej reprezentacji Macedonii. W grupie C każdy układ jest możliwy. Jedyną sensacją byłby brak awansu Holendrów na pierwszym miejscu. Zespół pod opieką Andrija Szewczenko wydaje się być najsilniejszą drużyną na papierze, ale Austria po wieloletnim powrocie do europejskich turniejów wydaje się być zdeterminowana do awansu do dalszej części rozgrywek. Jak będzie wyglądała grupa C na koniec? Moim zdaniem pierwsze miejsce bez zaskoczenia zajmie reprezentacja Holandii. Drugie będzie walką między Ukrainą a Austrią, które ostatecznie wygra Austria. A ostatnie miejsce zajmie Macedonia Północna. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale z typami i przedstawieniem grup na Euro 2020. Cześć!